sprawą małej Lilianny Wcześniaka, który urodził się w szpitalu w Białogardzie i którego zaledwie po jednym dniu rodzice z placówki zabrali, przez wiele dni żyła cała Polska. I ta historia, w Polsce sprawa bez precedensu, jest przyczynkiem do dzisiejszej dyskusji na temat granicy praw rodzicielskich. Gdzie kończy się władza rodziców, a zaczyna ingerencja państwa? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych lustrach. Zanim jednak rozmowa, zapraszam państwa do obejrzenia materiału filmowego. Ucieczka ze szpitala, porwanie noworodka. Gdzie ukryli się rodzice z wcześniakiem? Takie nagłówki figurowały jeszcze kilka dni temu w mediach ogólnopolskich. Historia zaczęła się w szpitalu w Białogardzie. Po urodzeniu dziecka rodzice nie zgodzili się na wszystkie zabiegi i podanie noworodkowi niektórych lekarstw. Sprawa oparła się o sąd, który ograniczył prawa rodzicielskie. Wtedy rodzice zabrali swoje dziecko ze szpitala. Chcemy przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń. Poszukiwanie rodziców, oświadczenia w mediach, wystąpienia ministrów. Sprawa zrobiła się głośna i sprowokowała dyskusję o granicach praw rodzicielskich. Czy moje dziecko jest moje? Czy tylko ja mam prawo decydować o jego wychowaniu, edukacji, zdrowiu? Co może rodzic? Gdzie zaczyna się ingerencja państwa? A może w ogóle nie powinno do niej dochodzić? Rodzina i prawa rodzicielskie są najsilniejsze i rodzice wyznaczają sposób wychowywania dzieci, uczą ich wartości i zasad, natomiast państwo tylko wówczas może pomagać, gdy prawa dziecka są naruszone, dobro dziecka jest naruszone. I kwestia, ponieważ z tego zapisów konstytucyjnych zostały przeniesione do kodeksu rodzinnego naczelna zasada, to znaczy ochrony dobra dziecka. Przypadek z Białogardu, choć ekstremalny, nie jest odosobniony. Od wielu lat przetacza się dyskusja zwolenników i przeciwników obowiązkowych szczepień. Lekarze apelują o rozsądek, przywołując statystyki o zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne. Rodzice pokazują dane o szkodliwości szczepionek, skutkach ubocznych i rosnącym w siłę lobby farmaceutycznym. Dyskusja trwa. Rodzice dostają wezwania na obowiązkowe szczepienia, które ignorują, zasłaniając się wolnością przekonań i konstytucyjnym prawem do swobody wychowywania dzieci. Czy mają rację? Czy mają rację? To postaramy się ustalić podczas dzisiejszego programu, a w studiu witam już moich i państwa gości. Pani Bogna Białecka, psycholog i publicystka. Witam. Pani Justyna Socha, wiceprezes Fundacji StopNop. Dzień dobry. Pan profesor Janusz Gadzinowski, neonatolog. I pan mecenas Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziny z Białogardu. Witam. Panie mecenasie, zaczniemy od pana, dlatego że tych informacji, tak jak zresztą słyszeliśmy w materiale o rodzinie, o małej Liliannie, o jej rodzicach było mnóstwo. Nie wszystkie te informacje były prawdziwe, więc spróbujmy to jakoś uporządkować. Na co rodzice nie zgodzili się w tej pierwszej dobie po porodzie? Czy nie jest prawdą, że rodzice odmówili wykonania jakichkolwiek procedur medycznych, bo z informacji przekazywanych mi przez rodziców wynika jednoznacznie, że to są rodzice świadomi i mają wiedzę dotyczącą procedur medycznych. Zaplanowali sobie ten poród wcześniej, przygotowali na piśmie plan porodu, który został przekazany, w którym to odmówili wykonania szczepień w pierwszej dobie i podania witaminy K bez zbadania ówczesnego, czy to jest rzeczywiście konieczne. Natomiast zgodzili się na badania przesiewowe, zgodzili się na pobranie krwi od dziecka, zgodzili się również na wykonanie badania USG. I o takie badanie, z tego co wiem, zostało wykonane w szpitalu i miało stwierdzić, czy występują krwawienia u dziecka, czy istnieje konieczność podania witaminy K w zastrzyku. Natomiast żądali od lekarzy, posługując się prawami, które im przysługują, wynikającymi z ustawy o prawach pacjenta, informacji szczegółowych. I tych informacji szczegółowych nie uzyskali. Powiedzmy, czym rodzice argumentowali to, że odmówili szczepień, odmówili podania tej witaminy K? To były przekonania rodziców, to był brak informacji? To były przede wszystkim ich obawy i przeciwwskazania, które są znane również lekarzom. Tylko w Polsce i w Bułgarii wykonuje się w pierwszej dobie szczepienia przeciwko gruźlicy i przeciwko żółtaczce. Producent szczepionki przeciwko gruźlicy jako kategoryczne przeciwwskazanie do tego szczepienia wskazuje obniżoną odporność u dziecka.
W polskich szpitalach nie ma procedury badania odporności u noworodków. Rodzice chcieli się upewnić, czy to szczepienie będzie bezpieczne dla ich dziecka, czy nie będzie oznaczało narażenia ich dziecka na utratę zdrowia. Chcieliby takie badania wykonać i w ogóle nie wykluczali wykonania takiego szczepienia, ale w terminie późniejszym, po 2-3 miesiącach, tak jak to jest choćby w innych krajach. Rozumiem, że takiej informacji, upewnienia się nie uzyskali, dlatego też odmówili wykonania szczepień i podania witaminy K. Panie profesorze, jak to jest? Co trzeba zrobić z punktu widzenia lekarza, kiedy dziecko przychodzi na świat, w tej pierwszej dobie jego życia? Z punktu widzenia prawa ta sytuacja jest bardzo jasna. Rozporządzenie ministra zdrowia z września 2012 roku mówi, że istnieje obowiązek poddania się poddaniu witaminy K oraz zgodnie 1 mg zgodnie z bieżącymi rekomendacjami oraz poddanie się szczepieniom ochronnym zgodnie z aktualnym programem profilaktycznym. Także ta sprawa, jeśli chodzi o rozporządzenie ministra obowiązujące pracowników ochrony zdrowia, jest bardzo jasna i bardzo czytelna. Odnośnie witaminy K. Otóż w Stanach Zjednoczonych nawet nikt się nie pyta, kraju bardzo restrykcyjnie egzekwującym prawa obywateli, nikt się nawet nie pyta, czy witaminę K podać nie będą, ponieważ jest kanon, który obowiązuje od dziesiątków lat. Ludzie są skłonni, mali ludzie, właśnie noworodki, są skłonni do krwawień z powodu niedoboru pewnych czynników krzepnięcia i witamina K temu zapobiega następstwom. Krwawienie, głównie z przewodu pokarmowego i pępowiny w pierwszym tygodniu życia, nie jest groźne dla noworodka. Natomiast krwawienie tak zwane późne, od drugiego tygodnia przez kilkadziesiąt pierwszych tygodni, może być groźne, ponieważ wówczas lokalizacja krwawienia to jest mózg, a ono powoduje śmierć albo upośledzenie umysłowe. Czy to jest częste? Wczesne krwawienia są mniej więcej, mówi się, 1%, a późne 5 na 100 tysięcy porodów. Przy 500 000, powiedzmy, w Polsce wynosi to raptem 20 osób, więc można powiedzieć niewiele w skali całego kraju. Niemniej, jeśli to krwawienie późne wystąpi, to już jest groza. No i podanie takiej witaminy K, rozumiemy, może temu zapobiegać. Nie może, tylko zapobiega. Zapobiega. Oczywiście z wyjątkiem pewnych sytuacji chorób, na przykład chorób wątroby, noworodka i u dziecka małego, ale z reguły u dzieci zapobiega. Więc można by zaryzykować stwierdzenie, że niepodanie tej witaminy K zagraża w jakiś sposób zdrowiu i życiu dziecka. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z pytaniem, co może rodzic, który jest w tym momencie prawnym opiekunem dziecka, czy inny prawny opiekun dziecka, zrobić, a czego nie powinien. Otóż dziecko jest zarówno rodziców, ale też jest członkiem społeczeństwa. Społeczeństwo na współczesnym poziomie rozwoju oczekuje odpowiedzialnego zachowania, dlatego że choroba tego dziecka obciąża społeczeństwo z politycznego i społecznego punktu widzenia. To są koszty hospitalizacji, to są koszty ewentualnego ponoszenia kosztów prowadzenia potem człowieka przez całe życie, który będzie niepełnosprawny. Więc społeczeństwo ma prawo wymagać pewnego odpowiedzialnego zachowania i to jest prawnie uregulowane rozporządzeniem, które wspomniałem. Ruchy antyszczepionkowe są zupełnie innym problemem, dlatego że to już występuje zagrożenie dla zdrowia publicznego, podczas gdy w pierwszym wypadku nie. Proszę, a chciałbym adwokatem odnośnie odpowiedzialnego zachowania. Ja się zgodzę z panem profesorem, że to powinien być właściwy wyznacznik postępowania. Tylko jednocześnie państwo, które konstruuje przymus szczepień, nie zapewnia systemu odszkodowawczego w przypadku wystąpienia powikłań. Te powikłania przewiduje sam producent, że one są możliwe i one występują. To do tych powikłań i szczepień zaraz przejdziemy, ale ja bym chciała się zatrzymać jeszcze na tym etapie braku informacji, bo usłyszeliśmy, że rodzice chcieli się dowiedzieć. Być może oni tego, panie profesorze, nie wiedzieli, tak, że to jest tak groźne i niebezpieczne. I może to jest problem. Ja nie chciałem się tak szczegółowo odnosić do tej sprawy, ponieważ ja ją znam tylko z mass mediów, a to jest zgroza wypowiadać się na temat czegoś, co się tylko zna z mass mediów. Musiałbym znać dokumentację, porozmawiać z osobami, które tę sprawę prowadziły. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w większości tego typu roszczeń rodziców zawodzi po prostu komunikacja między ochroną zdrowia a pacjentami. Brak czasu, niedostosowanie poziomu wypowiedzi do percepcji, do możliwości zrozumienia w tym wypadku przez rodziców, czy w ogóle przez pacjentów. No to zawodzi. Mamy tu potwierdzenie od pana pełnomocnika, tak, że rzeczywiście rodzice chcieli uzyskać takie informacje, ale to się nie udało.
dla mamy po porodzie, w pierwszej dobie, taka sytuacja, no podejrzewam, musi być niezwykle trudna. Próbuję uzyskać informacje od lekarzy, tych informacji nie ma. To znaczy, z punktu, bo nie będę się wypowiadać na tematy medyczne, bo nie jestem lekarzem, na tym się kompletnie nie znam. Natomiast jako psycholog powiem, że na pewno dla mamy tutaj to było przeżycie bardzo traumatyczne, bo sam pierwszy poród jest trudny dla każdej kobiety, bo to jest zupełna nowość, nawet jeżeli się do niego przygotowywało. I te pierwsze momenty życia dziecka poza łonem matki są niezwykle ważne, bo w tym momencie się tworzy na przykład takie pierwotne przywiązanie między matką a dzieckiem. Więc to, co powinna mama w tym momencie doświadczać, to jest po prostu możliwość nacieszenia się tym dzieckiem, kontaktem z nim. Przecież są takie praktykowane w wielu miejscach świata, chociażby to, że jednak nie odcina się od razu pępowiny, tylko rzeczywiście pozwala temu dziecku poleżeć na brzuchu mamy. I to jest od strony psychologii, to jest moment budowania ogromnej więzi. Bo to tu się zwykle przykłada od razu do piersi. Oksytocyna, która się w tym momencie wydziela, to akurat z psychologicznego punktu widzenia też jest hormonem pomagającym w budowaniu więzi. Więc to jest niezwykle ważny moment, te pierwsze godziny po urodzeniu. W momencie, kiedy to jest cięcie cesarskie, czy z jakichś innych przyczyn dziecko musi od razu iść do inkubatora, to jest oczywiście mocne zaburzenie tego procesu. Natomiast w momencie, kiedy nie ma jakiegoś specjalnego zagrożenia życia dziecka czy mamy, to najlepsze dla mamy jest to, żeby ona mogła mieć to dziecko przy sobie, żeby mogła w jak największym spokoju nim się cieszyć. No właśnie, więc tutaj... w tym momencie, jak od razu się zaczęły takie duże problemy, czy właśnie z komunikacją z personelem medycznym, czy później ta dramatyczna ucieczka ze szpitala, to jest naprawdę bardzo trudne przeżycie dla mamy, które będzie się przekładało też na dziecko, bo dzieci oczywiście, że bardzo czują stres mamy i takie sytuacje też przeżywają. Nawet takie malusie, tak? To znaczy szczególnie takie malusie, bo one jeszcze nie mają poczucia, że są odrębne od mamy. No właśnie, tak? Tutaj w tej sprawie też się pojawiły głosy lekarzy z tego szpitala, którzy mówili na przykład, że matka nie pozwoliła wziąć dziecka, żeby je umyć. No właśnie, i to teraz trzeba się zastanowić, z czego ten głos wynika. No bo pan profesor pewno się zgodzi, że z zaleceń okołoporodowych, z ich punktu 12 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia, wynika, że powinno się zapewnić mamie nieprzerwany, co najmniej dwugodzinny kontakt skóra do skóry. Nieprzerwany. To oznacza, że bez uprzedniego umycia noworodka. Takie są standardy na świecie, takie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, nawet żeby dziecko nie było myte przez 24 godziny i dłużej, bo ta maść poporodowa ma określone właściwości. Ona ma pozwolić rozpocząć budowę odporności u tego dziecka. I ta wypowiedź lekarza, który jako zarzut niejako medialna stawia, że mama nie godziła się na umycie tego noworodka, jest dla mnie całkowicie niezrozumiała. No właśnie, pytanie, czy tutaj istotne jest to pytanie do pana profesora, że dziecko było wcześniakiem, urodziło się w 36 tygodniu ciąży. To coś zmienia w tej sytuacji? Czy takie niemycie dziecka może w jakiś sposób jemu zagrażać? Czy tutaj lekarze już, no mówiąc kolokwialnie, troszkę przesadzili, komentując tę sprawę? To dziecko w sensie definicji było wcześniakiem. Natomiast to są tak zwane późne wcześniaki, więc dzieci, które w zasadzie zachowują się niemal jak dzieci donoszone. Oczywiście one są warczone ze szczęście, warczone większą częstotliwością występowania pewnych problemów, głównie problemy z oddychaniem, przedłużającą się żółtaczką. Natomiast to, co pan mecenas mówi, to ja absolutnie się zgadzam, to jest obowiązek personelu, żeby zapewnić takie warunki, ale w odniesieniu do dziecka, które jest w dobrym stanie. W sytuacji, kiedy występuje zagrożenie życia, czy obawa, że takowe może być, to postępowanie lekarzy musi być nastawione na ratowanie życia i zdrowia dziecka. Wiemy, że to dziecko miało 10 punktów w skali Apgara, nie miało żadnych problemów z oddychaniem. To jest kobieta Apgar, także była kobieta. Tak, i do tego dochodzi jeszcze kwestia zasadnicza, że z wypowiedzi lekarzy wynika, że nie znają obowiązujących przepisów w tym zagresie. Natomiast zgadzam się z panem mecenasem, że nie było żadnego zagrożenia związanego z życiem dziecka, ani przez moment, ani przez chwilę. Dlatego to też myślę, że powinno być przedmiotem wyjaśnień sądu, dlaczego nie ma takiej procedury medycznej, która pozwalałaby uchylić prawa pacjenta, naruszyć prawa pacjenta poza procedurą, która zmierza do ratowania życia bezpośrednio zagrożonego. Tutaj takiej sytuacji nie było. I widać, że lekarz, który kieruje wniosek do sądu 2,5 godziny po narodzeniu dziecka,
wydaje się, że podejmuje decyzję w sposób, no właśnie, pochopny. Określając kolokwialnie pochopny, co najmniej pochopny. W klinice, którą mam przyjemność kierować, kąpiemy dzieci w drugiej dobie i staramy się utrzymać maść płodową tak długo, jak to jest możliwe, ponieważ to jest też warunek pewnych mechanizmów obronnych, budowanie prawidłowego pH skóry i w sumie śpieszymy tylko, nie śpieszymy się w tym zakresie. Natomiast wyciera się tylko resztki krwi, ale to wyciera się chusteczką. No właśnie, tutaj wydaje się, że wyjątkowo szybko w całą sprawę zaingerowało państwo. Sprawa bardzo szybko trafiła do sądu, została podjęta szybka decyzja. No i właśnie, kiedy państwo może ingerować w leczenie dziecka? Posłuchajmy wypowiedzi pani mecenas Małgorzaty Heller-Kaczmarskiej. Taką sytuację bym uważała za oczywistą wtedy, kiedy dziecko jest ciężko chore. Trzeba mu zastosować leki, które uratują życie, a rodzice chcą dziecko zabrać. Wtedy ta ingerencja jest konieczna, bo państwo jest zainteresowane zdrowym obywatelem, ale przede wszystkim dziecko ma prawo do życia. Czyli wszyscy rodzice, którzy podejmują decyzję wbrew temu prawu, no to musi być ingerencja sądu. Ale inna jest sytuacja wtedy, kiedy wchodzimy na grunt szczepionek czy nie. Ja się nie znam, natomiast wychowywałam kilkoro dzieci i wiem, że przy pierwszym dziecku modna była taka szczepionka, a przy drugim i trzecim zupełnie inna. I wtedy, gdybym zaczęła stosować tą trzecią, zakładam, to sąd mógłby mi zaingerować, że ona nie jest zdrowa, bo ona powstała w przyszłym czasie. Dlatego tutaj tak długo, dopóki nie ma diagnozy lekarskiej, że brak zastosowania tej szczepionki zagrozi dobru dziecka, to według mnie nie ma prawa państwa ingerować przez sądy. Zagrozi życiu i zdrowiu. Bo państwo nie może powiedzieć, ja się boję tego, że będzie zakażał. Musi postawić, nie badamy prawa wszystkich obywateli, tylko dobro dziecka. Bo w ingerencji sądu jedyną przesłanką decyzji wszystkich pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia jest dobro dziecka. Nie ma dobra państwa. Pan profesor chciał się odnieść do słów pani mecenas. Bardzo proszę. Tu było wiele wątków i niektóre słuszne, niektóre kategorycznie uważam, że niesłuszne. Otóż w sytuacji, której w klinice, którą w Poznaniu, kilkakrotnie zwróciliśmy się do sądu, uzyskaliśmy taką decyzję zawieszającą prawa rodziców, nie wiem jak to się prawnie nazywa, na przejściowy okres czasu, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia. Mhm. Kiedy uważaliśmy, że nasze działania idą w interesie, są w najlepszym interesie dobra dziecka. Tak? Natomiast rodzice czy opiekunowie prawni nie dawali się przekonać i wiedzieliśmy, że to oznacza wyrok śmierci dla dziecka. Natomiast nigdy nie podjęliśmy takich działań w odniesieniu do działań profilaktycznych. I tu się z panią mecenas zgadzam. To nie jest, w moim odczuciu, bo sąd może zrobić co chce, tak? Natomiast w moim odczuciu to jest niewystarczające. Tu trzeba tak długo rozmawiać z rodzicami, aż się ich przekona. Natomiast te wypowiedzi kwestionujące wiarygodność podania szczepień są absolutnie niepoważne, dlatego że wiedza się naukowa posuwa, doświadczenie medyczne narasta, pojawiają się coraz lepsze preparaty i naturalnie, że preparaty się zmieniają, ale zasada zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiec, obowiązuje. I obowiązuje aktualny kalendarz szczepień. No właśnie, to nie jest widzimisię. To są rzeczy, to są decyzje oparte na dowodach naukowych. Tylko tutaj jest pytanie, czy państwo rzeczywiście powinno ingerować i że te szczepienia powinny być obowiązkowe. Pani prezes. Zacznę od tego, że szczepienia są dobrowolne w 17 państwach europejskich. W 14 państwach europejskich funkcjonują od wielu, wielu lat fundusze odszkodowań. I na tle tamtych przepisów polscy rodzice po prostu są dyskryminowani. Też w dobie podróży, tak? No po prostu widzą, że nie są traktowani tak samo. I tu kwestia tej historii ze szpitala w Białogardzie. Okazuje się, że na przykład dostaliśmy naprawdę dużo informacji, jak ten system funkcjonuje w innych krajach, jak jest rozwiązana kwestia zabiegu kredego, witaminy K. Okazuje się, że w Niemczech wycofano się z zabiegu kredego już 20 lat temu, ponieważ, dodam, jest to zabieg zakaplania oczu azotanem srebra, żeby zapobiec rzężączkowemu zapaleniu spojówek. Tutaj jakby się zakłada, że wszystkie mamy po prostu mają rzężączkę. Jeśli chodzi o kwestię witaminy K, tam podaje się wyłącznie doustnie. Jest to bezpieczniejsze niż w formie zastrzyku iniekcji, bo sama już jakby iniekcja wiąże się z jakimś ryzykiem. Kolejna kwestia. Tam nie wykona się zabiegu bez świadomej zgody pacjenta.
personel jest zobowiązany poinformować rodziców o wszystkim i uzyskać ich świadomą zgodę. I to jest to, o co się właśnie dopomina Stowarzyszenie Stop NOP. O prawo do świadomej zgody jeszcze dokończę, co gwarantuje nam nie tylko prawo polskie, ale i międzynarodowe. Na przykład no akurat nie ratyfikowana, ale konwencja bioetyczna, również prawa człowieka, również Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się w temacie obowiązkowych szczepień, że obowiązek szczepień narusza artykuł 8 Konwencji o prawach człowieka. Ja myślę, że w tej chwili nie jesteśmy... Nie zna pani rekomendacji Amerykańskiej Akademii Pediatrów, nie zna pani oświadczenia SFGAN, Europejskiego Towarzystwa w tej kwestii, gdzie zaleca się podanie domięśniowe i podanie doustne tylko w sytuacjach, kiedy rodzice odmawiają podania domięśniowego. Natomiast nie wolno podawać doustnie witaminy K wcześniakom, dlatego że te dzieci powinny dostać tylko podanie domięśniowe. Odnośnie szczepień, nie wiem, czy 17 krajów, czy ileś, ale chcę tylko stanowczo świadczyć, że odejście od szczepień jest cofnięciem ludzkości wstecz do czasów, kiedy wiele ludzi umierało z powodu chorób zakaźnych. Moja własna wnuczka mało nie umarła z powodu krztuśca, którą przyniosła moja starsza wnuczka ze szkoły, gdzie kilkanaście dzieci miało krztusiec. Dotknęła śmierci, dotknęła być może kalectwa w następstwie niedotlenienia i krwawień do mózgu, które występują w przebiegu ciężkich postaci krztuśca. Odejście od szczepień oznacza cofnięcie się ludzkości o epokę. Ja mówię, proszę pamiętać, że były czasy, kiedy umierało połowa miast, kiedy umierały dzieci w jednej rodzinie w ciągu jednej doby. My igramy z ogniem. Choroba Hajnego Medina ciągle występuje w Afryce. Wraca odra. Prawie mamy epidemię kokluszu prawie każdego razu, skrzętnie ukrywaną, zamiataną pod dywan. To są następstwa odejścia od szczepień. Moja wnuczka nie otarłaby się o śmierć, gdyby nie to, że kilku rodziców w klasie mojej starszej wnuczki odmówiło szczepienia. I jeśli pani zobaczy takie dzieci i takie zagrożenia, wtedy pani by naprawdę nie powiedziała takiej wypowiedzi, którą pani w tej chwili przyjęła. Ja zdecydowanie znam wiele rodzin, które doświadczyły akurat z drugiej strony medalu i mają powikłania po szczepieniu, na przykład gruźlicze zapalenie kości, powikłania neurologiczne. Najczęstszą komplikacją szczepień jest podwyższona ciepłota ciała, zaczwrnienie w miejscu wkłucia, rozdrażnienie dziecka czy bezsenność. Dlatego, to jest nic w porównaniu z grozą, jaką jest wystąpienie chorób zakaźnych. Dlatego środowisko lekarskie traci zaufanie rodziców, bo to nie jest prawda. Wystarczy przeczytać ulotkę szczepionki. Proszę nie mówić środowisko lekarskie, ponieważ ja różnię się opinią od swojego kolegi i od innego kolegi. My po prostu przestrzegamy prawa. A regulamin ministerstwa mówi, że obowiązkowe są szczepienia profilaktyczne zgodnie z aktualnymi rekomendacjami. Pan mecenas chciał się odnieść. Chciałbym nakreślić w dwóch zdaniach w skrócie. Dlaczego uważam, że jesteśmy szczepionkowym skansenem? Nie chcę oceniać samych szczepień, bo nie mam takiej wiedzy i nie jestem po prostu kompetentny, żeby kwestionować słowa pana profesora. Natomiast chciałbym nakreślić państwu, jak wygląda system prawny. Proszę sobie wyobrazić, że pomimo istnienia przymusu szczepień w Polsce nie został stworzony system odszkodowawczy, a możliwość wystąpienia powikłań przewiduje sam producent. I teraz w przypadku wystąpienia powikłań rodzic zostaje pozostawiony sam sobie. Musi uzbierać na prawnika, na wpis do sądu, na biegłych sądowych, którymi najczęściej są lekarze, co do których samorząd zakazuje wypowiadać się negatywnie na temat szczepień. Najczęściej muszą mieć środki uzbierane na rehabilitację, na specjalną dietę i jeszcze porzucić pracę, żeby zajmować się dzieckiem. Z tego powodu, w państwach, w których był przymus szczepień, a nie było systemu odszkodowawczego, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że taka konstrukcja jest sprzeczna z artykułem 8 Konwencji o ochronie praw człowieka. W tej chwili już pierwsze polskie skargi w tym Trybunale czekają na rozpoznanie. Druga kwestia, nie mniej ważna. W Polsce za odnotowywanie powikłań, tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, odpowiedzialny jest sanepid. Jednocześnie jest to organ odpowiedzialny za utrzymywanie wysokiej wyszczepialności, czyli nakładanie grzywien. To są kompetencje, które są wzajemnie sprzeczne. Ten organ jest pewnego rodzaju hybrydą. On w zakresie odnotowywania powikłań jest niejako sędzią we własnej sprawie, bo przymusza, wszczyna postępowanie przymuszające, wystosowuje w trybie administracyjnym upomnienia do rodziców nieszczepiących, a z drugiej strony ma zbierać informacje o powikłaniach. Ja miałem taką jedną, czy dokończę. Czy nakłada wojewoda? Ja wiem, że wojewoda, nie sanepid. Ale sanepid wszczyna, wydaje upomnienie. Decyduje wojewoda. Natomiast, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy... Jest
kontynuować sprawę. Tak, on tylko obowiązek majątkowy wojewoda egzekucję prowadzi. I z tego powodu ten system odnotowywania powikłań poszczepiennych w Polsce wymaga zmiany. On jest niewiarygodny. Z tego powodu, bo sanepid, odnotowując powikłania poszczepienne, jednocześnie stwierdzałby swoją winę, że kogoś przymusił do zaszczepienia. To z pewnością wymaga zmiany, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szczepienia, też problemem cały czas jest ten brak informacji, wiedzy, rozmów z lekarzami. My przychodzimy z dzieckiem do szczepienia, dziecko ma usiąść, dostaje szczepienie, wychodzi i my nic nie wiemy. Pani redaktor, jeszcze jedna rzecz, nie mniej ważna. Teraz pan minister zdrowia zaczyna mówić o tworzeniu tego systemu odszkodowawczego, bo zdaje sobie sprawę, że dłużej tego, co jest obecnie, nie da się utrzymać. Natomiast w zakresie jeszcze kontroli nad sanepidem. Państwo prawa polega na tym, że każdy akt władczy, decyzję, obywatel ma prawo zaskarżyć do sądu. Jeżeli nie mogę zarejestrować samochodu, bo mi się na to nie zgadza organ administracji, ja mogę ten akt władczy zaskarżyć do sądu. Na tym polega państwo prawa. W przypadku odnotowywania powikłań sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny w tym roku stwierdził, że te akty władcze nie podlegają kontroli. Z tego wynika, że rejestr prowadzony przez sanepid jest prowadzony na zasadzie uznaniowości. A było to na kanwie bardzo ciekawej sprawy, gdzie lekarz stwierdził wystąpienie ciężkich powikłań i zgłosił ciężki NOP w sanepidzie. Sanepid zmienił kwalifikację sam na lekki NOP i ten akt władczy został przez rodziców zaskarżony do sądu. No i to już są sprawy, które toczą się w sądach. Ale to pokazuje, że ten system wymaga zmiany, że rejestr NOP-ów jest niewiarygodny. Może odszkodowawczy system, ale to, co pan mówi, panie mecenasie, nie oznacza wcale, że trzeba nie realizować regulaminu szczepień. Nie ma działań medycznych, które nie mają powikłania, tylko trzeba zbilansować korzyść versus ewentualne ryzyko. Dla każdego dziecka. Właśnie, drodzy państwo, bo czas nam się powoli kończy. Ja bym chciała zapytać, czy jest szansa tu na jakiś kompromis? Da się to w jakiś sposób wypracować, żeby i rodzice mieli coś do powiedzenia, pani psycholog, żeby mieli pełną informację? Ja przede wszystkim powiem, jaki to ma wpływ, sytuacja aktualna z takim ściganiem sądowym i uznawaniem rodziców za przestępców w momencie, kiedy najczęściej domagają się po prostu rzeczywiście rzetelnej informacji o szczepieniach, na przykład jaka konkretnie szczepionka jest podana w ich dziecku. Wpływ przede wszystkim psychologiczny jest taki, że jest spadek zaufania do lekarzy. Bo to jest tak, jak było z sytuacją państwa Bajkowskich sprzed paru lat, kiedy oni sami zwrócili się do psychologów o pomoc w problemach wychowawczych, a psychologowie donieśli na nich do sądu. Ich dzieci spędziły parę miesięcy w domu dziecka. I jaki był przede wszystkim rezultat tamtej sytuacji? Spadek zaufania do psychologów, ponieważ ludzie na przykład do mnie przychodzili, bo mówili, ja tutaj do pani mam zaufanie, że pani na mnie nie doniesie, a ja starałam się wytłumaczyć, że nie jestem jedyna w Polsce, która nie doniesie. I ten spadek zaufania to jest spadek na pewno zaufania jest ogromnym problemem. Bardzo proszę, jeszcze kolejne takie sprawy. Jutro w Warszawie właśnie ma się odbyć o godzinie 12. Stowarzyszenie Stop NOP też organizuje protest w tej sprawie. To się nasila. To jest całkowite nieporozumienie. Jeżeli nie ma zagrożenia dla życia dziecka, to należałoby pozostać na tłumaczeniu albo ewentualnie na trybie. I pan profesor, ostatnie zdanie, już musimy kończyć. Taki argument, bo pan powiedział, że nie, zresztą kraje, gdzie nie ma szczepienia przeciwko gruźlicy. Tak, dlatego, że to, czy w danym kraju jest szczepienie czy nie, zależy od częstości występowania gruźlicy w danym kraju. Więc w niektórych krajach, gdzie jest rzadkie występowanie, szczepienia nie ma. A w Polsce ciągle ma zbyt duże zachorowania na gruźlicę, że można było to odstąpić. Stąd to są dlatego są w różnych krajach różne schematy szczepień, dlatego że sytuacja jest różna w różnych krajach. Niestety musimy kończyć. Tutaj stawiamy kropkę. To jest temat, o którym na pewno można by jeszcze bardzo długo dyskutować. Dziękuję za tę dzisiejszą dyskusję. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Kończymy Wielkopolskę Wartą Poznania, która wraca jutro. Spokojnej nocy i do zobaczenia.